Cześć, witam wszystkich. Właśnie robię obróbkę stelaża WC i pomyślałem, bo tak kiedyś tłumaczyłem, może nie do końca wszyscy zrozumieli, dlaczego ja jak startuję, prawie zawsze, prawie podkładam płytę GK. To jest jedna z metod, jak zacząć układać płytki. Mi tak odpowiada, mi tak pasuje. Jest kilka rozwiązań. Przede wszystkim zacznijmy od tego, czy jest ogrzewanie podłogowe, czy nie ma. Jak nie ma ogrzewania podłogowego, praktycznie nie ma znaczenia, jak zaczniemy, możemy od dołu płytki dosunąć na stałe, górne dosunąć, nie ma znaczenia. Problem się taki mały, w cudzysłowie, robi, jak jest ogrzewanie podłogowe, gdyż jak zaczniemy na przykład, można położyć podłogę, płytki na problem nie ma, wiem, że tak część z Was robi. Też parę łazienek jak zrobiłem, to mi odpowiada akurat, bo zawsze odpływ muszę czekać, musiałbym gdzieś uciekać, coś kombinować, dlatego ja zaczynam prawie zawsze od ścian. Druga metoda jest zacząć ściany od zera na przykład. Tam od zera, powiedzmy tam gdzieś pylniki, nierówność i dosunąć wtedy, to jest ściana, i dosuwamy płytki podłogowe. Ale widziałem parę łazienek popękanych tu płytek. Musimy się cofnąć minimum 2 mm. Ładnie to dociąć. I przede wszystkim przy krugowaniu nie może być tam grama fugi. Naprawdę jeszcze mi nie powinno być. Ja robię tak. Ustawiam laser, sprawdzam. Tu akurat jest 4 cm obcinane, dlatego że tu generowało właśnie wysokość okna. Żeby nie było takiej wcinki, obcinaję wszędzie na 56 te płytki. Ja po prostu zmierzyłem najniższy punkt, gdzie jest tam, czyli tam weszło. To jest minimum. A tu po prostu jest minimalnie gdzieś na klinach. Ja sobie później, nawet nie używając praktycznie lasera, potrafię podłogę położyć, bo tylko wsuwam pod. I jak tu widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, na przykład tak tu jest. No tu jest troszkę więcej, bo taśma. No i teraz laser trzymie na całości 56 wymiar dookoła, tam pójdzie więcej, bo jest odpływ liniowy, to zobaczycie. No i po prostu kładę do lasera gdzieś, jak trzeba, klinika, nie może być mniej, dlatego to sprawdziłem wcześniej. No i teraz jak zrobię podłogę, to tak to widzicie, po prostu nie muszę dokładnie ciąć i dokładam na przykład na zero. Czyli jak jest na przykład 56 tutaj, tle 56, później tylko o grubość fugi przesuwam tam. I płytki są sunięte. Zawsze, gdzie ja robiłem, przy ogrzewaniu podłogowym, płytki podłogowe są wsunięte pod płytki ścienne. Czyli to jest płytka ścienna, to jest płytka podłogowa, zawsze, powtarzam, tam gdzie ja robiłem na ogrzewaniu podłogowym, zawsze jest tak zrobione, o tak. Po prostu podłoga ma możliwość pracy. Tu taka mała zmiana, zmieniając temat odnośnie tego, po prostu nie robię tej fugi, tylko na całości, więc wiadomo, że idą dwie płytki z boku, dołożyłem, zmierzyłem całość, dołożyłem tam powiedzmy 4 mm, 5 z dwóch stron klej, wyrysowałem, mam z dwóch stron obcięte, przygotowane. I teraz laserek do fugi wymierzam, wycinam te otwory, przyłożę i wtedy po prostu zmierzam sobie tutaj, jaka tu jest miara. Jak sobie zmierzę, powiedzmy, że jest tam na sztywno jest 20, no to dołożę 2 mm, 3, no i utnę wszystkie te płytki dookoła i składamy WC jak klocki Lego. No i płyteczki mam pościnane, poukładane, czy mi wszystko pasuje. Także tak samo tutaj górna pościnana z dwóch stron. Czekam na klej, drugi raz wymieszam i po prostu dosłownie to składam jak klocki Lego. Uważam, że jak pierwszą płytkę położę,
miara z tej, żeby nie było gdzieś skoszone. I tu mam wszystkie 21, te bocznie 21. Wkładam i tu musi być tu i tu, kąt prosty, z jednej, z drugiej strony. Jak wejdziemy do góry, żeby ta górna, która jest oczywiście ścięta pod kątem tutaj, żeby to ładnie tu później wyszło. Także to tylko po prostu przykładamy tutaj ten kątomierz, żeby linkier, żeby po prostu od dołu, żeby nie trzeba było później kombinować. To jest takie, tylko jedna taka mała uwaga. Nie tak samo muszę tego się pilnować. No i tyle. No i po prostu składam klocki Lego do góry i stelaż obrobiony, gotowy. Thank you.
No, obróbka gotowa. 27 minut mi to zajęło, tyle mi pokazuje. Oczywiście na nagraniu to będzie skrócone, ale 27 minut te klocki składałem. A tak jeszcze, bo przy którejś łazience było, że za duża fuga tu wychodzi. Nie chciałbym się tłumaczyć, bo swoje lata mam, ale chciałbym wam powiedzieć, skąd to się bierze. Znaczy tak, jak teraz jest. Jest prawie przerwa, za 21 jest, także przed piątą to na pewno mi złapie. Ja to wyczyszczę i umyję. Docelowo to będzie wyglądało o tak. Widać jest szparka na fugę. Dlaczego wychodzi coś takiego? Już tłumaczę. Bo te płytki, tu jest oryginalny. O, to jest oryginalna płytka z tej strony. Ona jest sfazowana. Ja nie mogę ciąć tu, bo mi to wszystko odpryśnie. Ja się muszę minimum, tak zaznaczyłem, cofnąć tyle, gdzie to jest. O, to jest dosłownie włos pod tym, co jest sfazowane. I teraz z jednej strony widzicie, to tu jest gdzieś z milimetr coś więcej. Jak damy z drugiej strony, dlatego wychodzi coś takiego. To jest taka szczelinka pełna. Tak jak mówię, ja to później wyczyszczę. I fuga idzie szara, także to zniknie wszystko. Ale żeby nie było, skąd się bierze, bo jakby była faktycznie płytka tak. O, w niektórych miejscach nie wiem dlaczego, na przykład tak tutaj w ogóle jest, tu idzie listwa, nie jest zaszlifowana. I tak jakby było, to ja jestem w stanie cofnąć się tam, powiedzmy, dosłownie gramek, milimetrek niecały i ściąć. Ale jak jest zeszlifowane tak tutaj, no więc ja muszę się cofnąć od tego, bo to spryska. Okej, okay. No wyczyścić. I ten, i obróbka gotowa. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.